Uczestnicy Flisu Odrzańsko-Warcińskiego w stulecie niepodległości oraz stulecie Ligi są przekonani, że ustanowienie samorządowego Roku Rzeki Odry przybliży społeczeństwu nasze rozwojowe, związane z naszym położeniem nad Odrem i jej dopływami oraz pozwoli promować Odrę jako ważny element polskiego potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego. Obecnie rozwijająca się współpraca transgraniczna pomiędzy Polską, Czechami i Niemcami stanowić będzie podstawę do przywrócenia terenom nadodrzańskim ważnej dla Europy funkcji społecznej oraz gospodarczej. Chcielibyśmy wyrazić głęboką radość, że są Państwo z nami w imieniu władz miasta i w imieniu władz powiatu. Serdecznie Was witamy. Dziękuję bardzo. Flis ma na celu po prostu kultywowanie starych tradycji flisackich, gdzie spławiano drewno Odrą i z tego ludzie bardzo dobrze żyli. W tej chwili na Górnej Odrze w zeszłym roku były użyte do flisu od Czech, koledzy Czesi zbudowali i górale polscy zbudowali tratwy i płynęli od Raciborza, ale niestety sytuacja niskiej wody i stopni wodnych zbudowanych na w odcinku Odry od Raciborza do Kędzierzyna-Koźle spowodowało to, że no, te tratwy się rozwalały i trzeba było ludzi ratować. Musimy walczyć o rzekę, musimy się upominać o Odrzańską Drogę Wodną. Jestem absolutnie przekonana, że za mało mówimy o tej potrzebie, chociaż muszę powiedzieć, bo przecież 23 lata pływam. 23 lata to uczyniło z rzeki rzekę przyjazną dla turystów. Tyle przystani, cały łańcuch przystani, który powstał, ta integracja. To jest coś fantastycznego, co się urodziło, ale to jest tylko jedna literka T. A my powiedzieliśmy, że będziemy wierni trzem literkom T. Jakie to są literki? Transport, tranzyt i turystyka. Turystyka zależała od nas, od samorządów, od unijnych pieniędzy, o które samorządy się upomniały, dzięki temu pobudowały przystanie. Ale teraz, żeby była tranzytowa i transportowa, potrzebne są decyzje rządowe. I tu z szacunkiem muszę powiedzieć, że minister Gróbarczyk, który patronuje naszemu Flisowi, jest wielkim zwolennikiem tego, żeby rozwijać transport śródlądowy. Sam fakt, że powołał ministerstwo właśnie również i z tym łącznikiem transportu śródlądowego. I wierzę w to, że może temu rządowi się uda, bo wszyscy mówimy, ale z tą pracą jest coraz gorzej. I obawiam się, że żeby tak nie było, że tylko się na obietnicach skończy. Bo jeżeli się zawiodę, to już naprawdę będę bardzo, bardzo zawiedziona tym wszystkim, że całe życie poświęciłam tej rzece, a zawodzi mnie rząd, który nie chce wyasygnować tylu środków, nie chce podjąć tylu inwestycji, które są potrzebne. Rzece Odrze, żeby jako Odrzańska Droga Wodna mogła naprawdę wypełniać swoją rolę jak należy, niewiele potrzeba. Flisacy powiedzieli, że skoro obchodzimy stulecie niepodległości, zróbmy prezent dla Wielkopolan, bo przecież to tam urodziła się Polska. Tam jest kolebka naszego piastowskiego państwa i jeżeli obchodzimy stulecie, to niech tratwa będzie miłym prezentem i niespodzianką dla właśnie mieszkańców Wielkopolski. I dlatego ja się zgodziłam, wie dobrze, wybaczam wam i też na rozpoczęciu byłam, pięknie koło, pięknie powitało i żegnało Flisaków. No a ja jestem teraz już na Odrze, spotkamy się w Koszczynie i będziemy razem płynąć do Szczecina. Zapraszam.